Dzień dobry wieczór. Tworzenie Siemielec. Jest to gra, która została stworzona przez Dom Kultury Dorożkanie i firmę Games Development. Jest finansowana z Patriotyzmu Jutra, czyli z programu Muzeum Historii Polski. Powstała jako gra bezpłatna. Na razie rozdajemy ją szkołom, bibliotekom, klubokawiarniom, miejscom, gdzie się po prostu rozgrywa partie w Szóweczki. I tak naprawdę to jest nasz główny teraz cel. Myślimy o dodruku w przyszłości, ale dopiero jak odniesiemy sukces, jakby to pierwszą falą. Więc u nas grę można odebrać tutaj na miejscu, ewentualnie do mikrofonu mieszkania. Gra jest za darmo. Jedyne co, to potrzebujemy maila, żeby skontaktować się potem, przebrać właśnie informację, jak się podoba, jak się grał. Pytanie takie, czy pomysł na to, żeby akurat osiekierka? Tak naprawdę pomysł i cała inicjatywa jest z Domu Kultury Dorożkania. To jest kolejny etap dużego projektu Korzenie Siekierek. Jest strona internetowa Korzenie Siekierek, która jakby to bardzo ładnie spaja. Tam jest zbiór całej historii mówionej także tej dzielnicy. Tam jest tak naprawdę historia od XVI wieku do współczesności ludzi, którzy tam mieszkali, do tego, co się tam wydarzyło. Powstały sztuki, albumy, ilustracje. Niedawno chyba powstał nawet film, jak to słyszałem. A to jest kolejny element, kolejna taka cegiełka gra pisza. Pytanie, to jest tak, że troszkę zbiera tą historię i faktycznie w tych wszystkich elementach, które wymieniłem, ta historia jest spisywana. Czyli tutaj mamy to na kartach w naszym spektaklu, będziemy mieć fragmenty tej historii tak w formie spektaklu. Mamy też ilustrację, ale to faktycznie jest, do tej pory to jest jedyna historia przekazywana. Do tego stopnia, że nie mamy encyklopedii, nie mamy książki historycznej, która o tym mówi. To wszystko jest właśnie w tych opowiadaniach. Jedynym miejscem zbiorczym to jest ta strona internetowa. To wszystko podsumuje. Jak się wygląda mechanika? Mechanika samej gry wygląda tak, że podróżujemy sobie po mapie. Mamy do tego kości podróży, które wskazują nam teren, na który możemy wejść. To jest łąka, czy las, czy domek, czy droga. Podróżując po tej mapie zbieramy kryształy. Kryształy dają nam doświadczenie. To doświadczenie wymieniamy potem na rozwój naszego bohatera. Jest to trochę gra przygotowa tak naprawdę, polegająca na tym, że przemierzamy przez mapę, rozwijając swój bohatera. Gdy jesteśmy odpowiednio mocni, możemy podejść do najtrudniejszych zadań. I trzy najtrudniejsze zadania oznaczone czerwonymi kryształami dają nam zwycięstwo. Te zadania polegają na czym? To może być wzięcie udziału w budowaniu wału augustowskiego, który chronił siekierki między innymi przed powodzią. Możemy też fort budować, ale możemy też wziąć udział w loteczkach magla, albo możemy też pomagać Kowalowi w zwykłej pracy. Z takich moich ulubionych wydarzeń to jest taka gazeta, która podróżowała przez całe siekierki. Był taki facet, który kupował jedną gazetę i potem ją przekazywał następnym osobom. I w czasach, kiedy papier był dość drogi, ta gazeta sobie podróżowała. Taka siekierka z kołkowna gazeta. Czyli tak, wspomniałeś, że sam projekt jest wspomniany z wyszłego tak? Publiczny. Publiczny. To jest za darmo. Tak. Czyli powinno się na was zgłaszać biblioteki, szkoły. Wszystkie miejsca, gdzie są rozgrywane gry plaszowe, jakiekolwiek. Biblioteki, szkoły, domy kultury, klubokawiarnie. Policzalni wielu? Śmiało, policzalni wielu, jak najbardziej. Miejsca, gdzie ta gra trafi po prostu do jak największej ilości. Zresztą tak naprawdę. Gra była wydana dość niewielkim nakładzie. To jest ponad 500 sztuk, ale przy grach, które są wydawane w kilkutysięcznych nakładach, to jest raczej niewielki nakład. Więc chcemy, żeby ta gra trafiła do ludzi, żeby grali. Jak najwięcej. Tak, żeby jak najmniej tej gry leżało na półkach, jak największy zasięg. Dlaczego? Między innymi dlatego, że chcemy ją dodrukowywać. Nie wiemy jeszcze z jakich środków. Nie wiemy, czy to będą środki publiczne, czy to będą środki dorożkami, czy to będzie po prostu jakaś fundacja. Może da się to zrobić komercyjnie, ale do tego potrzebujemy informacji zwrotnej, jak się to gra, jak ludziom się podoba i dlatego chcemy, żeby to trafiło w różne miejsca i z tych miejsc potem opinia spływała do nas. Jak długo trwało zebranie samych
zebranie historii tak naprawdę to odbywa się przez dorożkarnię już od początku właściwie istnienia, to jest już kilkanaście lat. Ale jak temat samej gry, że tak powiem, wszedł już do nasze ręce, tak naprawdę zaczęliśmy najcięższą pracę w czerwcu. Może to wydawać tego roku. Może wydawać się to dość krótkim czasem. Faktycznie jest to dość niewiele, jeśli chodzi o tworzenie gier planszowych, ale mieliśmy tutaj połączone prace kilku tak naprawdę osób, kilku takich, można powiedzieć, grup zadaniowych. Dlatego, że najważniejszym to było obrobienie całej tej historii do tego, żeby udało się zmieścić w grze planszowej. To był proces, który trwał półtora miesiąca samego czytania, przeglądania, oglądania, spotykania się z ludźmi i po prostu wertowania tych wszystkich stron. Do tego w międzyczasie nieruchomego powstała mechanika, która, no jak to z mechaniką, nowopowstających gier. Wiedzieliśmy, że na początku będzie zdeptana, no bo testy nie poprawią mechaniki, to znaczy, że słabo są testy. Więc mieliśmy tę mechanikę, potem było wielkie klejenie tego z graficzem, oczywiście grafik też w międzyczasie te wszystkie elementy dopasowują, i potem testy, które to wszystko poprawiały. Etapem, który jako jedyny właśnie szedł samodzielnie, bez współpracy innych osób, to tak naprawdę drukowanie. To też był miesiąc roboty, wszystkie elementy trzeba było dokładnie dopasować, żeby były takie, jak chcieliśmy. Tutaj według mnie zadanie świetnie wykonała drukarnia z Poznania, więc bardzo dziękujemy. No i przy tej właśnie takiej pracy zespołowej udało się to szybko stworzyć. Ale najważniejsze jest to, że fabuła tej gry praktycznie mieliśmy gotowa. Bo to wystarczyło sięgnąć do strony internetowej, do tej całej publikacji, do tych wszystkich wydarzeń, które się działy w mieszkaniu, to tam było. Ale to było zbierane kilkanaście lat. Więc tak naprawdę my doszliśmy do stanu. My tylko mechanikę dobraliśmy do tego, ubraliśmy to, poprawiliśmy kilka elementów, stworzyliśmy ją tak, żeby nie była zbyt losowa, ale też żeby nie była zbyt taka trudna. Chcieliśmy, żeby po prostu jak najwięcej osób mogło to zagrać, ale żeby ta gra też nie była taka po prostu zwyczajna, jednorazowa. W takim razie można się do Was zwrócić o darmowe egzemplarze, jak jakaś biblioteka, jakiś punkt, który można zrobić właśnie. Ośrodek Działania Artystycznych Dorożkarnia, serdecznie polecamy. Adres jest bardzo prosty, biuro@dorożkarnia.pl, więc łatwo wchodzi, tam może się od razu zapytać o darmowy egzemplarz. I tak jak mówię, jedyne czego oczekujemy zwrotnie to tą informację, czyli adres mailowy zostawiamy, my się potem po miesiącu dwóch zgłaszamy o to, jak się grało i czy się podobało. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję serdecznie. Na razie.